Iwan. Dostojny jubilacie, panowie pułkownicy, oficerowie, żołnierze, rodzina dostojnego jubilata, szanowni mieszkańcy. Witam serdecznie w gościnnych progach naszej gminy. Dziś dzień szczególny, dzień uroczysty, jubileuszu oficera Wojska Polskiego, żołnierza 16 Pułka Ułanów Wielkopolskich, pana porucznika Stefana Goślińskiego. Jesteśmy dumni, że mieszkaniec naszej gminy o tak pięknych kartach historii obchodzi w tych dniach setną rocznicę swoich urodzin. To wielkie święto nie tylko dostojnego jubilata, ale także całej społeczności gminy Margonin. Nasza obecność jest tego najlepszym wyrazem. Szanowni Państwo, nieczęsto zdarza się, że mamy okazję uczestniczyć w tak pięknym święcie. Drogi jubilacie, w imieniu gminy Margonin dziękuję Ci za Twoje świadectwo wiary, za odwagę, niezłomność i bezgraniczne oddanie ojczyźnie. To dzięki Tobie i Twojemu męstwu w trudnych czasach walki o wolność ojczyzny możemy się tutaj zgromadzić. Życzymy Tobie dalszego zdrowia i satysfakcji płynącej z Twojej pięknej przeszłości. Z tego miejsca dziękuję Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej, które uświetniły swoją obecnością ten jubileusz. Szczególnie dziękuję za osobiste zaangażowanie w organizację panu ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi. Dziękuję żołnierzom z Wałcza, Słupska, Stargardu, Poznania, Ułanom z Bydgoszczy, księdzu kapelanowi i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego jubileuszu. Mam nadzieję, że będziemy mogli w kolejnych latach nadal wspólnie świętować kolejne lata razem z naszym jubilatem. Dziękuję. Szanowni Państwo, do defilady, kolumna marszowa, kierunek w prawo, maszerować, spoczyj.